we wrześniu 1980 roku trafiłem do MKR-u Katowice, czyli do Andrzeja Rozpuchowskiego, Kazimierza Świtonia, na zaproszenie Janusza Krzyżewskiego. Tak się złożyło, że parę dni, powiedzmy te ostatnie dni, byłem na pielgrzymce z Torunia na Jasną Górę pieszej, wróciłem do Warszawy, wykąpałem się, otworzyłem radio i zorientowałem się, że są w Gdańsku tak zwane nieuzasadnione przestoje w pracy. I chwilę później wychodziłem, jadąc do mojego rodzinnego gniazda dzięki porozumieniu z kolegami z młodzieży w Ruchu Młodej Polski, trafiłem na Stocznię Gdańską. Był jednym z tak zwanych szeregowych osób wspierających strajk. Zacząłem jeździć między Warszawą i Gdańskiem, usiłując angażować moich kolegów do pomocy tam strajkującym pracownikom. Natomiast Janusz Krzyżewski w tym czasie nawiązał kontakt, nie wiem jak, pewnie panowie tutaj lepiej się orientują, z środowiskiem pracowników strajkujących w Hucie Katowice. Uczestniczył w pierwszej fazie negocjacji i w momencie, kiedy potrzebne było wsparcie, a on przyjechać nie mógł, powiedział: Jasiu, jedziesz ty i będziesz ich wspierał. No ale ja byłem jeszcze niedokończonym magistrem prawa. Nic nie umiem, nic się nie przejmuję, oni umieją jeszcze mniej od ciebie. I teraz, żebym ustalił dokładnie datę, jeżeli się nie mylę, 11 września poznałem pannę, która została krótko potem moją małżonką. Dwa dni później, 13, świadkowaliśmy wspólnie na ślubie naszych kolegów w Warszawie. W niedzielę powinny być poprawiny, czyli powinienem 15 się tu zjawić. Czyli od 15, 16 i od następnych dni dopiero uczestniczyłem. Oczywiście z ogromnym zapałem, z ogromnym przejęciem. No i mam wrażenie, że cieszyłem się taką ogromną życzliwością i przyjaźnią i wsparciem tutejszych działaczy, przede wszystkim Andrzeja Rozpuchowskiego, Jacka Jagiełki, Zbyszka Kupisiewicza. Kiedy przyjechałem tutaj, nie miałem poczucia bycia obcym. Może to brało się stąd, że środowisko pracowników Huty Katowice to byli ludzie, którzy zjechali z całej Polski. Może się to brało stąd, że niektórzy z nich to byli ludzie niezwykle poważni. Ze starszego pokolenia oczywiście Kazimierz Świtoń, którego nie osobiście, ale ze słyszenia znałem i wielokrotnie o nim rozmawialiśmy w gronie znajomych. No, zasłużony już w czasach kontaktów z Robcią. Natomiast Andrzej Rozpuchowski, człowiek mniej więcej w moim wieku lub rok starszy, to był zupełnie nieprawdopodobny okaz wolnego Polaka. Zawsze miałem wrażenie, że Andrzej w domu musiał odziedziczyć to poczucie swojej wolności. Tak to sobie tłumaczyłem. Ja wiem, że on pracował w utrzymaniu ruchu, w związku z tym miał bardzo szerokie kontakty, był znany na różnych wydziałach. Zresztą to było charakterystyczne, że do czołówki Solidarności w całym kraju, w wielkich zakładach dostawali się ludzie z utrzymania ruchu. Natomiast w tym moim koledze, rówieśniku, widziałem takiego człowieka bardzo radykalnego, wewnętrznie niezłomnego. On bardzo łatwo wychwytywał, czy ktoś jest szczery i nie kręci, czy też ktoś tu ma jakieś podwójne intencje. I był straszny pies na tych, którzy w którymś momencie okazali intencje podwójne. Także był człowiekiem, który mi imponował. Potrafił też publicznie znakomicie głos zabierać. Był takim trybunem robotniczym. Słyszałem, pamiętam, taką rozmowę pomiędzy nim a Januszem Krzyżewskim. To jak parę tych karaluchów dorzucić? Panie mecenasie, pytał się Andrzej. Tak, koniecznie, powiadał Janusz Krzyżewski. No i
z wielkim tupetem Andrzej te plugastwo czerwone i inne epitety dorzucał, które ubarwiały to jego wypowiedzi i stawały się takimi manifestacjami uczuć ludzi, którzy tutaj się gromadzili. Ci ludzie w stosunku do mnie mieli mniejsze poczucie, pojęcie o zagadnieniach prawnych, to oczywiste. Moje też nie było wielkie. Janusz Krzyżewski był wybitnym asem prawniczym, natomiast ja byłem takim początkującym, właściwie inspe prawnikiem, ale na ile potrafiłem, jakieś swoje pomysły, sformułowania przekazywałem. I w tej drugiej fazie rozmów toczących się już w połowie września przypuszczam, że mogłem być użyteczny. Na tle wszystkich porozumień tamtego czasu mam wrażenie, że katowickie było szczególne i pod jednym względem się go nie docenia. To jest oczywiście zasługa przede wszystkim Krzyżewskiego, który jako prawnik doskonale rozumiał, że jeżeli zostanie zawarte jakieś porozumienie społeczne, to musi istnieć podstawa prawna do tego, żeby potem w ramach systemu prawnego można było wdrażać te postanowienia. I to tutaj, w Hucie Katowice, zostały zawarte porozumienia, które wszystkie pozostałe, i to gdańskie, i to szczecińskie, i to jastrzębskie, uzbroiły w postanowienia dotyczące pewnych trybów, w jakie są instalowane związki zawodowe w zakładzie pracy, dlaczego ich należy słuchać, jakie akty prawne, to chodziło o rozporządzenia wykonawcze, zostaną wydane, żeby oni mogli działać i tak dalej. To wszystko zostało tutaj przygotowane. No i drugą rzeczą, którą pamiętam, proszę wybaczyć, ja tych rzeczy szczegółowych będę pamiętał stosunkowo mało, ponieważ to się jednak zatarło. Ja nie budowałem swojego archiwum z tamtego czasu. Drugą rzeczą to tutaj istniało takie dogłębne przekonanie. Na pewno Andrzej Rozpłochowski był może najwybitniejszy jego wyrazicielem, że związek zawodowy nie może być budowany odgórnie, gdzieś przy jakichś ludzi przywiezionych w teczkach, tylko musi być budowany od dołu. I jeżeli później patrzę na los Andrzeja i ludzi z tego środowiska, którzy wydaje mi się byli szczególnie znielubiani, to się wyrażało taką wściekłością, agresją przez bezpiekę i system komunistyczny, to właśnie dlatego, że oni pilnując tej oddolności i samodzielności gwarantowali wolność swojego działania, nawet jeżeli to była taka wolność w mikroskali. Kiedy relacjonuję atmosferę tego, co się działo na sali negocjacji, o ile pamiętam, to dwóch różnych salach, bo najpierw była jakaś taka dość ciemna, z zielonymi stolikami, sala, zdjęcia z niej nawet posiadam, a druga była jakaś taka jaśniejsza, większa, przy jakiejś stołówce, to są takie tylko obrazy, to naprzeciw siebie były ustawione stoliki pracowniczy i rządowy i dyrekcyjny. Tam był pan wicepremier Kopeć, pan minister Szałajda, który był poprzednio dyrektorem Huty i został awansowany na ministra przemysłu, żeby tak podnieść oczko wyżej poziom negocjacji. Mam wrażenie, że w skali ówczesnych relacji to był dobry minister przemysłu. Oczywiście no, element bardzo czerwonego ustroju. Byli też pracownicy niższego szczebla, których w tej chwili nie pamiętam. Natomiast po naszej stronie właśnie Rozpłochowski, Świtoń, ja z reguły siedziałem gdzieś w drugim rzędzie, żeby w razie potrzeby podpowiadać. Po lewej ręce od nas siedziała sala, którą wypełniali delegaci poszczególnych wydziałów oraz innych zakładów pracy, którzy tutaj w Hucie Katowice mieli swoich przedstawicieli.
rozmawiali w zasadzie uczestnicy rozmów przy tych stolikach, czyli rządowy i pracowniczy, natomiast sala wstawała z pytaniami. Czasami zgłaszali ludzie jakieś wnioski, postulaty, które o tyle były postulatami negocjacyjnymi, o ile przewodniczący czy inni reprezentanci siedzący przy stoliku pracowniczym wnosili je do pakietu rozmów. Wystąpienia zarówno rządowe, jak przede wszystkim wystąpienia przedstawicieli pracowniczych przy stole negocjacyjnym były bardzo emocjonalne i ewidentnie z takim poczuciem, że koledzy, których reprezentujemy, patrzą na nas. Sala reagowała bardzo żywiołowo, czasem biła brawo, czasem buczała, zwłaszcza na przedstawicieli strony rządowej, wykrzykiwano. Przy zachowaniu wszelkich zasad dyscypliny negocjacyjnej było widać, że zachowanie spokoju jest trudne. Poza tym były momenty przerw, gdzie na przykład wyjście do toalety i spotkanie dwóch ekspertów stron przeciwnych w przejściu w toalecie mogło zaowocować jakimś ustaleniem łatwiejszym, jakimś sformułowaniem. Pamiętam taki fragment rozmów. Panowie pokazali mi jedno ze swoich wydawnictw, w których tam te stoliki są pokazane. W pewnym momencie, chyba nie w tej sali, która jest na tym zdjęciu, tej drugiej, tak jakby jaśniejszej. Ja, przepraszam, nie umiem tego precyzyjniej nazwać, bo to się już zatarło. Był taki moment, że dopracowywaliśmy z ministrem Szałajdą jakiś tekst, który miał być tekstem wspólnym. Ja go notowałem, ponieważ on wnosił uwagi, to ja się przesiadłem ze stolika pracowniczego do stolika rządowego. On mi tu coś mówił, co on by chciał, żeby było zapisane. Z drugiej strony przez ramię zagląda mi premier Kopeć i takie zdjęcie mi gdzieś w domu zostało. Ja się śmieję, jak na nie patrzę, że wyglądam jak po stronie przeciwnej. A to był tylko taki moment, prawda, pracy technicznej nad tekstem. W momencie, kiedy w Gdańsku podpisano porozumienie, z którego wynikało, że będą niezależne, samorządne związki zawodowe, mowa była o związkach zawodowych w liczbie mnogiej i prawdopodobnie wyobrażano sobie w warszawskiej centrali, że to będzie w każdym zakładzie związek, no i praca operacyjna bezpieki, która będzie to rozpracowywać. Według mojego stanu wiedzy z tamtego czasu, ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć o źródłach tej wiedzy. Prymas, na pewno jednym z tych źródeł był Janusz Krzyżewski, prymas Wyszyński doradzał przedstawicielom pracowniczym, ażeby nie rejestrowano wielu związków, tylko żeby zarejestrowano jeden związek. Na pewno w tym czasie Janusz Krzyżewski był w stałym kontakcie z księdzem biskupem Bronisławem Dąbrowskim, sekretarzem episkopatu. To jest rzecz do zbadania w archiwach, w notatkach kościelnych. Być może tam bardzo ciekawe rzeczy by się pojawiły. I mógł być jedną z osób, które przenosiły tę ideę. Na pewno drugą osobą, która tę ideę mogła przenosić. Ja wtedy go nie znałem. On pracował w środowisku gdańskich ekspertów. Był pan Romuald Kukułowicz, który bezpośrednio współpracował z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Natomiast na pewno o tym, że trzeba robić jeden związek, a nie wiele związków, była rozmowa tutaj w gronie ekspertów w Hucie Katowice i na pewno Janusz Krzyżewski był jedną z osób, które tą myśl poddawały, choć przypuszczam, że bardzo duże znaczenie mogło tu mieć też doświadczenie Andrzeja Rospłochowskiego z kontaktem z innymi
regionami tworzących się związków zawodowych, w szczególności z Jastrzębiem, gdzie on wszedł i na zasadzie rozeznania sposobu funkcjonowania tego środowiska zorientował się, że trzeba uważać, bo nie zachowują się naturalnie, prawda? Nie zachowują się jak, właśnie tak jak tu, jak ludzie wolni. I bał się, i chciał, żeby ten wysiłek ludzi, który pojawił się w całej Polsce, nie został zmarnowany, tylko żeby on się rozwijał. I to tutaj został napisany dla regionu śląskiego projekt statutu Związku Zawodowego. Z tego, co pamiętam, pisali go Wiesław Chrzanowski i Jan Olszewski, z pomocą Jana Olszewskiego. I z tego, co pamiętam, to Janusz Krzyżewski był wyszukującym tych, którzy to napiszą. Oczywiście on sam też mógłby pisać, tylko że on miał jeszcze inne zadania, prawda? I zawodowe u siebie, i polityczne tutaj, więc nie mógł tego robić, ocenił, że kto inny to zrobi. I na spotkanie, które było w połowie września, jeśli dobrze pamiętam, 16, do Gdańska, kiedy pojechali przedstawiciele regionów, to Andrzej Rozpłochowski zawiózł po pierwsze złożone dokumenty rejestracyjne katowickiego regionu Solidarności z siedzibą w Hucie Katowice, projekt statutu i postulat, żebyśmy się rejestrowali razem, i deklarację, że jeżeli będzie decyzja, że rejestrujemy się razem, to natychmiast MKR Katowice wycofa swoje papiery, żeby była, no dobrze, ale nie ma statutu, to on powiedział, proszę bardzo, macie nasz statut, weźcie go. Znam te rzeczy z relacji, więc proszę wybaczyć, jeżeli ta relacja jest w którymś momencie nie dość precyzyjna. Tu trzeba oczywiście przede wszystkim jego pytać. I nacisk regionów, w szczególności także Patryka Kosmowskiego, to jest pod Beskidzie. A Patryk Kosmowski, to warto wiedzieć, alter ego Janusza Krzyżewskiego był Henryk Klata. Dwaj wodzowie środowiska politycznego, w którym mnie wychowało. Henryk Klata był doradcą Patryka Kosmowskiego. A tutaj doradzał Krzyżewski. Także oni mieli zdolność podpowiadania z obszaru dwóch regionów. Później wykorzystali tą swoją umiejętność na gruncie znajomość, nierozpoznaną wtedy, z tego co pamiętam, Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki, którzy byli obydwaj, tym razem już nie ekspertami, tylko działaczami, bo jeden pracował w INTE, a drugi w CINTE, czyli Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie, drugi instytut takiej samej nazwy, i mogli występować tutaj już jako działacze związku. Ja oczywiście też tutaj w Hucie Katowice natychmiast zapisałem się do związku, natomiast no tak długo tutaj funkcjonowałem, jak długo tu byłem, czyli do konfrontacji marcowej, do końca marca 1981 roku. Za złe Andrzejowi Rozpłochowskiemu, że zarejestrował zawczasu sam, mógł mieć tylko i wyłącznie ktoś, kto manipulował. To, że mieliśmy tutaj w Hucie Katowice bardzo sprawną organizację, bardzo dobrych liderów i bardzo dobrych doradców, którzy wszystkie niezbędne papiery przygotowali nie tylko dla siebie, ale dla Polski przede wszystkim w tych porozumieniach katowickich, tworzących cały prawny osprzęt pracy związków zawodowych, to była i formalno-prawną podstawę do składania wniosków rejestracyjnych, to była tylko i wyłącznie zasługa tych ludzi. Natomiast dzisiaj, po spotkaniu gdańskim, na którym na Wałęsie i ekspertach, którzy przyjechali z Warszawy, tłum przedstawicieli regionów wymusił wspólną reprezentację, gdzie Wałęsa wcale nie był temu taki bardzo chętny. I jednym z wymuszających był Andrzej Rozpłochowski, który mówił, my już mamy
złożone papiery rejestracyjne, ale wycofamy je natychmiast, jak złożymy papiery wspólne, to takie rzeczy może opowiadać albo ktoś, kto nie ma orientacji w wydarzeniach, albo ktoś, kto usiłuje budować czarną legendę. To zupełnie bezpodstawnie.